Cześć, siemano, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22. W dzisiejszym odcinku, jak widać, siewy słonecznika, więc grzejemy sobie na pełnej, chciałem powiedzieć. Ale oczywiście mądry Kasper musiał odczepić sobie siewnik, no bo jakby inaczej. I przy okazji dowiem się, ile mam hektarów, no bo jest hektar 70 już zasiany, a zasiałem tylko pole numer 6, można powiedzieć tak, bo tylko szóstkę siałem. Więc grubo. Dobra, jeszcze tutaj ulepszę. Tutaj ulepszę. Trzeba mieć pieniądze. No i dobra. Oczywiście sztejer jest mój. Siewnik nie jest mój, bo jest wypożyczony. 150 tysięcy mam, no bo przewijałem czas. I tyle zarobiłem, można powiedzieć. Bo odkryłem w sumie żyłę złota. Bo co zrobiłem? Co zrobiłem? Ulepszyłem sobie moje dwie szklarnie na maksa i dostaję sobie nie po 50 tysięcy, więc bardzo fajnie. A jestem na Marsu tylko dlatego, żeby sobie zasiać słonecznik i przewinę czas już do... prawdopodobnie do zbiorów, no bo co innego. W kolejnym odcinku już będzie zbiór słonecznika, no bo nic innego ciekawego wam nie pokażę. Wróć. Kupiłem łąkę. Ostatnio. Jak pamiętacie. A jak nie pamiętacie, to trudno. Kupiłem łąkę i będę tam robił siano na niej. Więc przydałoby się na czerwcu zrobić to siano. Bo w czerwcu będzie jeszcze sama soi, więc akurat będzie dużo pieniędzy. Więc teraz Elengrad już będzie szedł do przodu jak cholera. Żeby nie zapomniał, od razu kupię sobie pole. Pole numer 7. Bo wiedziałem, że coś miałem zrobić na promocji, za 33% promocji było, więc... Więc tak. Odbierz. Gratis. Dobra. Tarirarara. Rozbudowanki liczne 3-2. Dobra. Fajnie to idzie, te sianie. Za mną już z tyłu sobie jedzie wał. No i teraz mogę... Przepraszam, dym. I teraz mogę sobie już trochę odpocząć od tego siania. Bo 18 metrów to robi rałaty, no wiadomo. Ja jadę trochę szybciej niż on z tymi wałami. Ale ile za siebie, tyle za siebie. Miniaturkę mam zrobioną, więc o to się nie boję. No a w dalszej części sobie... na tym dużym polu. Zaraz tam pojadę. No bo tutaj raczej 11 nie będę siał na razie, no bo tam sobie jeździ z wapnem. A ja też nie chcę mu zbytnio przeszkadzać. Niech on sobie tam to zwapnuje ładnie. Bo ja mu będę przeszkadzał w najzwyczajniej w świecie. On będzie mnie spowalniał. Więc chyba zaraz sobie złożę ten siewnik i pojadę zasiać sobie te dwa moje małe pola. Chyba tak, chyba te dwa moje małe pola zasiaję. I przejadę sobie na trójkę, ale tu już na trójkę puszczę sobie cosplaya na trójce. I potem się zabierzemy, albo ja zabiorę, za powiększanie pola numer 7. Bo tam, o, może ładnych hektar jeszcze urwać. No i wtedy pojadę z tym mlekiem na koniec odcinka, jak nie zapomnę. A jak nie, to w czerwcu wszystko zrobię i tyle. Bo w czerwcu będzie więcej mleka, to będzie bardziej się opłacać. No ale tam taki omijak może być wyrąbany. Wsiadaj kapu, poziom 14. Dobra. Elegancko. O, odbierz. Jeszcze saving sobie otworzę. Dobra, pomiń. O! Japoniec. Dobra, otwórz. Nagroda za 30 sekund, no dobra. No, promocji nie ma fajnych. Nie pokazywałem, ale już wam pokażę takie. A może pokazałem, a nie pamiętam.
Takie są promocje, więc takie w sumie nie za ciekawe. No na pewno na tej łące mojej będzie dużo roboty, bo tam będzie fajne odcinki będą, bo tam będzie i wapno, i orka, więc jeszcze siewy. Tylko że w czerwcu, bo ja mogę coś w czerwcu siać jeszcze, czy nie? Ale to tak tylko z ciekawości pytam, bo już czerwiec jest, już czerwiec nie da się nic siać. Ewentualnie jeszcze oliwki i topole. I trawa oczywiście, ale ogólnie nie mogę siać tam. Więc tam w czerwcu będzie po prostu zaorane i będzie czekać sobie do, prawdopodobnie do sierpnia, żeby sobie tam rzepak ogarnąć. No i taki będzie plan. I wtedy tę łąkę koło krów, znaczy no zostawię ją, no bo wiadomo, nie będę jej likwidował. A tamta łąka zaraz będzie zlikwidowana, co będzie zabrana, bo tam będzie dużo siana, więc tylko raz ją zbiorę. Będę miał dużo siana naprodukowane, więc to jest dobry plan, żeby tak robić. Żeby kupować łąki, zcinać je i oczywiście przerabiać na siano i wtedy je likwidować i robić pola. I w taki sposób będę szybko mógł zarabiać pieniądze. No i mieć dużo hektarów, a jak będę miał dużo hektarów, to będę miał dużo pól. A jak będę miał dużo pól, no to będę miał szybko koniec serii. A o to mi najbardziej chodzi, żeby jak najszybciej tę serię skończyć. Bo praktycznie wyjdzie tak, że szybciej muszę od Balerona jeszcze jeden skończyć. Ale nie, nie. Zależy jak pójdzie z tym. Dobra, ten pracuje. Tak jest to było lepsze. Odbierz nagrodę, a tam jeszcze muszę ulepszyć to, dobra. Jeszcze 10 leveli zostało do leczenia. A ten siewnik, tak jak mówiłem, składam. Jadę na te moje dwa małe pola przed gospą. Dość ładnie idzie z tymi wałami. Przynajmniej on dużo nie odstaje z siewnikiem. Bo ja tylko zdążyłem zasiać pół pola. Tak naprawdę w tym czasie co on to zwołało. Dobra, niech on się złoży. Koła podniósł, dobra, i teraz będzie login. No ja nie chcę tutaj na tym wapnowanym jeździć. Bo ja bym go blokował. A ja też chcę jak najwięcej na tym odcinku zasiać, żeby po tym odcinku już było sobie zwrócony ten siewnik. No wiadomo, że zwałowane to nie będzie, ale... Ale postaram się. A już jest nowa ulica? Nie, no, rozbuduję sobie te walki liczne, żeby mieć wszystko na 100% zrobione. Może się nie będzie dało. Dobra, tutaj się skręca, panie. Dość ciężko się z tym siewnikiem kręcić. Nie, no fajny siewnik, bo to jest 18 metrów i on ma zaraz nawożenie i to jest bardzo, bardzo fajna opcja. Do! Zdążyłem przyjechać i rogatki się zamknęły, nie? Więc piękny wyczucie czasu. Dobra, w sumie świeci nowa ulica, to nie muszę już tego robić. Przejadę się pod tę górkę. Ranga 6, 7. Dobra, odbierz. Koło fortuny. Co to jest? Odbierz. To będzie raz dwa zasiane, bo to jest małe pole, które będzie przerobione na oliwki i winogrona. Nie wiem, czemu też teraz mam narysowane, że tak jakby ten obciążek miał opuszczony, no ale dobra. Teraz po tym sezonie olejowym, co będę miał, to wtedy myślę, że już będę mógł kupić sobie kolejne ciągniki.
No, myślę, że to będzie chyba najlepszy pomysł, żeby kupić sobie kolejne ciągniki już. Na pewno do czwartej serii 8 i 9 muszę kupić te dwa ciągniki, bo mi się przydadzą. I wtedy Landiniego wywalić, bo Landini mi się nie przyda już. Za Landiniego wyjedzie sobie do czwartej serii 8 albo 9. Obojętnie. Bo i tak obydwa będą kupione i tak. Więc. Na dobrą sprawę, obojętnie, czy ja wymienię sobie. Czy ja sobie Landiniego na 8 wymienię, czy na 9. Sztejra chyba sobie też zmienię. Sztejra. Tego małe. Nie, mały Matura, to nie może. Mały Sztejer nie może być zmieniony, bo on Matura, więc on robi największą robotę na krowach. Czyli takie jak wsypywanie kiszonki do tego mojego całego ustrojstwa, tego miksera. Nie, no, ale te znaczniki strasznie odstają. Nie da się przejechać. Po prostu mam za bardzo podorane pod drzewa i tyle. I tyle w temacie, no. Tararirara. Dość parsole tam wałuje. On tam miał pół pola jak wyjeżdżałem, więc on jak zasieje te prawdopodobnie około dwóch pól. To on powinien wtedy sobie tak mniej więcej skończyć. No tutaj widać jak to fajnie wygląda. 18 metrów na raz to zagary mam coś pięknego, nie? Tak zawsze z dwunastką miałem tutaj problem. Together. Coś tam, coś tam. Przejmij. Dobra, kup za 50 niech będzie. Nowość, co za nowość. Jakieś gówno. Dobra, damy tutaj tego. I niech mi tu zarabia pieniądze, kolega. Ja sobie poczekam chwilę. Jak się odbyłem przyjęte pole i puszczę sobie GPS na tym drugim polu, to dopiero zacznę grać w grę na telefonie. Bo teraz jest to zbyt ciężkie do robienia. Czy no dałbym radę kliknąć, ale wiadomo. O, to mi się przyda. No dobra, jak tam jakieś reklamy są, to sobie włączę, żeby tam jakieś profity dostać. No, ale 5,40 już zasiane. Myślę, że 12 hektarów sącznika będzie jak nic. I to moją olejarnię wtedy sobie ulepszę, jeden stopień. Żeby trochę szybciej przerabiała. I będzie luks. Wtedy od października do listopada trochę przerobi mi tego słonecznika. A nie, do lutego. Dobra, bo słonecznikowy jest w lutym. Więc dobra, to będę miał prawdopodobnie cały słonecznik przerobiony. Zależy jak mocno ulepszę sobie tą olejarnię, tak? Dobra. Raz. No i teraz na raz to powinien zagarnąć. Czy no oczywiście nie na raz, bo tutaj widać zostanie taki mały żyt. No ale pole można powiedzieć prawie, że na trzy razy. Dobra. Zaraz to zagarnę i prawdopodobnie po tym polu drugim już będzie pusty siewnik. Teraz spokojnie. Dawaj, 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 dawaj. Już zakończył pracę? A, to ten z tym skończył, dobra. Z wapnem, myślałem, że skończył ten. Myślałem, że mój dojczwar z wałami skończył, ale jednak... On tam już pod końcówką jest z tymi wałami, więc dobrze, dobrze. A jednak, nie cię wygina. Dobra, teraz tu przejazd. I teraz to te pola mi się chce siać, te malutkie. No tak zazwyczaj to poza odcinkiem to było robione. No, ale teraz stwierdziłem, skoro będzie 27 trzeba, no to będzie tak. Dobra, niech sobie leci ta reklama. Mi się fajnie ten ziemnik wygina tak do terenu. Więc to jest też duży jego plus. On się wygiął tak do terenu, że Żyda nie zrobił.
No ale dobra, zaraz zwała mi też skończy robotę, więc niech zwała mi skończy robotę, to będzie dobrze. Wtedy przestawię go na to pole małe. Sobie tu będzie świrował, pawiana jakoś. Może się nie zabije. Pewnie i tak się zabije, ale... Przecież, że pakiary. Jak to wygląda? Dobra, ciul tam. Może być. Może być taki omijaczek tam. Ja go toleruję, więc... No po prostu nie chcę się cofać i tyle. W skrócie nie chcę się cofać, dlatego zostawiłem tego mijaka i tyle. Dobra, jak ten środek tego pola co tutaj wyjdzie? Bo przejadę drugi raz. Przejadę drugi raz i tylko ten środek chyba na raz tylko zaciągnę. No tak będzie, że tylko ten środek tutaj na raz zaciągnę i będzie gitara. Będzie zasiane. Czyli zostanie ten tutaj szerszy kawałek pola, gdzie teraz jestem. Ale to się wszystko da. Jeszcze pewnie nawozy mi zbraknie. Płynnego. Ale to się da. Się wszystko da. Trzeba chcieć. No i dobra, ale widzę, że 6,5 hektarów jest zasiane, więc trochę tego słonecznika będzie. A jeszcze to moje największe pole. O, tu będzie więcej niż 10 hektarów. Bo ja powiedziałem chyba 12 nawet, jak przejeżdżałem na to pole, więc może być 12, a może nawet trochę więcej. Może nawet i około 15 hektarów będzie. Więc to mnie nawet dobrze, że na 15 hektarów kupiłem drugi kombajn. Bo weź to kurde zbieraj ten słonecznik. A na dwa to fajnie wyszło, 15 na godzinę obydwa kombajny będą jeździć. Zrobię taki chory... Czy chory? Takie trochę żyłowanie tego żądera zrobię, no bo wrzucę mu 12-metrowy header do zbioru słonecznika, tak samo jak do tego mojego idala. I zobaczymy, jak będzie szedł. Znaczy, no na wężę będzie szedł, ale... No wiadomo, co chodzi. Dobra, ci kupię tam. Nie będę tego walczył o to. Tu przejmij. Tutaj tak. Tutaj tak. I tutaj... Dobra, bo się zatrzymałem, a nie wiem co innego robić. Dobra, ten jeszcze wałuje, widzę, ale już chyba powinien kończyć powoli. Z tego co mi się wydaje. Ale jak patrzę na mapę, to tam dużo mu nie zostało. Fajnie to idą te siewy, podobają mi się te siewy. 7 hektarów zasiane, a przed chwilą powiedziałem, że było, że 6,5 było. Więc już odwołuję to, co powiedziałem. Oto. Odbierz razy 10. Dawaj, dawaj, dawaj. No i mówię, ten środek zaraz będzie zaciągnięty, tak jak mówiłem, na raz. Więc fajnie, fajnie. Elegancko high będzie. No tutaj wiadomo, że jeszcze trochę szerzej. Ale chodziło mi o tamten łącznik, że tam będzie już zaciągnięty na raz to. Więc elegancko. Wały jeszcze jeżdżą, bo jeszcze się nie wyłączyły. Więc on sobie tam z wałami jeszcze jeździ. Ja mam 170 kilo. Co?
Dawaj, 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 dawaj. Dobra, zrobię tak. O, i będzie tutaj ładnie zrobione do łącznika. Będzie luk torpeda. No to ten jest dobra. Starczy mi tego nawozu na ten przejazd. Będę powinna. Dobra, starczy. A na ten kolejny już długi tutaj nie starczy, więc będę jechał się dosypać. Dobra, w sumie tego Żyda też od razu poprawię, jak już jadę. Jak już jadę, to od razu tutaj też zasieję, no to czemu nie? Płynny nawóz nasypało, a słonecznik dobra też nasypało. Dobra, wały skończyły. Tego 180 na 230. Próbuję zobaczyć, że i tak przegram. O, się zapatrzyłem na tę grę ze strony. Znowu. A 5A nie chcę. No dobra, to zaraz sobie będę miał to 5A. Dawaj, grzej z tym ziemnikiem, grzej. Bo trzeba jechać siać. Trzeba jechać orać, sorry. Trzeba pole powiększać i kończyć odcinek. A ja mam tu jeszcze tyle do siebie. Znaczy, no, tak sobie pomyślałem, że może uda się na odcinku zasiać, ale jednak później sobie tak pomyślałem, kurde, przecież jeszcze mam dwa wielkie pola do siebie. No to jak mogę, może mi się to udać siać, no, skończyć siać. No. Aż taki porąbany nie jestem, żeby robić godzinny odcinek siebie. Bo nie wiem, ile mu zajdzie sianie tego dużego pola, czyli tej mojej czwórki, trójki z czwórką. Bo tam jest ta góra w tym tutaj po prawej stronie, więc. Tarirarara. No a zaraz jeszcze pójdę sobie nagrać kolejny odcinek. Z prawdopodobnie. Hoyt Baleron, bo nic innego raczej nie mam przygotowanego. No, M-Click, mógłbym sobie powiedzieć, że mam przygotowane tak w połowie. Bo tam trzeba na pewno żniwa dokończyć. No, to tam jest dużo szykowania, a na M-Clicku mam, a na Baleron nie mam przygotowany już safe. Tutaj wiedziałem, że mam przygotowany, więc od razu od buta sobie wszedłem. No, fleta na osadzie też mam przygotowanego w sadzie. Tak, tam już mam przygotowanego, więc zobaczę. Albo pójdę fleta na osadzie nagrać, albo Hoyt Baleron. W sumie Hoyt Baleron by był ważniejszy, bo na poniedziałek to jest, a ten odcinek jest na wtorek. Więc tamten Hoyt Baleron jest ważniejszy, a wiadomo, jeszcze jutro piątek, więc jutro będzie czas, żeby sobie ogarnąć tamten odcinek. Więc zobaczę, no. Szybki przejazd tutaj, brak kursu, ja zrobię sobie dwa kółka, bo czemu by nie. Dobra, pety niech sobie wygenerują kurs. Dobra, opuść siewnik i login. I teraz w sumie od razu puszczę sobie wał za siewnikiem. Tak sobie stwierdziłem, że od razu sobie puszczę na tym polu.
A tamte dwa małe pola to ja sobie zwałuję po odcinku. Więc będzie gitara. Przejdź. To jest to? Czemu tych bałów nie złożyłem w ogóle? Rozbuduj bar. Dobra. Zakończył pra... A to ten mi świeci, dobra. No mówiłem, czyli wapna jednak starczyło. Myślałem, że nie starczy, ale jednak starczyło. A ten już się z silnikiem tutaj, więc fajnie. Więc fajnie, bo to będzie szło. Ja oczywiście zrobię sobie kurs tak samo jak z silnikiem zrobiłem. Bo ile jest minut? 26. Więc on sobie tutaj ładnie to zasieje. Oczywiście z wałami też zrobię dwa kółka. Znaczy on zrobi dwa kółka, nie ja. Nie widzę zakończenia. Tu jest start. Tutaj gdzieś musi być zakończenie. A tu jest, dobra. No i tak samo mamy zakończenie, więc niech sobie jadą. Dobra, ten 53 minuty, a tamten? 26. Więc z tym silnikiem pół życie będzie. Dobra, zrobię tak. Niech on sobie to trochę szybciej wałuje. Tym 20 na godzinę sobie pojedzie z tymi wałami. Bo ten z silnikiem jedzie 18, tak? Pewnie tak. Więc zobacz, jak będzie go bardzo doganiał z tymi wałami, to po prostu go zatrzymam i tyle. No i dobra, tutaj jest wszystko ogarnięte, więc... To on chyba trochę szybciej jak z tymi fałami jedzie, niż do... Nie, 22, to będzie 18. Dobra, zobaczymy. Tu jest zasiane i zwałowane, raz jeszcze nawiezione wapnem. A tutaj jest moje pole, które też będzie... Które też będzie w słoneczniku, więc... opuść. No i oczywiście Y. No i tworzę nowe pole. Jak stworzę to nowe pole, no to będzie koniec odcinka. Ej, 5.40, to ja też się nie płaca walczyć. Fajnie to idzie, to... Nie, no mówię, naprawdę fajnie to idzie. Wow! Kamień. Dobrze, nie zahaczyłem jego. Sobie zrobię tak, żeby bardziej półokrągło było. No bo jednak pod tego cosplaya to lepiej, jak jest półokrągło. No wiadomo. Kąt prosty też jest świetny, dobry, ale... Ale jednak jak jest półokrągły, to tak bardziej on sobie to dosiewa. Więc no, zabieram to, co jest i tyle, tak. Pole oczywiście na promocji kupione. Bo tylko takie kupuję. Więc bardzo dobry zakup. Ciekawe, czy ten krzak zostanie. No zostanie, bo za daleko od tego krzaka jechałem. Ale dobra, tutaj na jednym przejazd robię. Pługa. Tutaj nie ma zbytnie się co worywać. No mówię, mogę iść od razu feta na sali sobie nagrać, ale nie wiem, czy lepsze nie opcją by nie było nagrać sobie... No nie wiem, klika, ale choć belero. Tutaj sobie trochę przedłużę te pole. Podrównam sobie trochę je.
No i dalej w sumie nie będę tam ciągnął pod ten las. Już może. Albo jednak przeciągnę. Bo czemu by nie? Przyciągnę sobie tutaj te pole pod to. Bo i tak to pewnie nigdy nie będzie. Tak to nigdy pewnie nie będzie zasiane, ale chyba że ja będę ręcznie siał, no to będzie zasiane. Tak to prawdopodobnie kuspy sobie to oleję i sobie zrobię tak bardziej półokrągłe. Dobra, chyba trzeba te wały jednak trochę zwolnić, bo one tam chyba trochę za szybko jednak jeżdżą. Ja jestem w Landinim, dobra, bo mnie trzeba Landinim wyskakuje. Ja przecież ja jestem w Landinim. Tam pod górkę to teraz trochę kolega dostał. Więc zobaczę. Będę obserwował na bieżąco tą sytuację. Jeżeli za bardzo się te wały zbliżą, to mówię, to zmniejszę tą prędkość mu. Stawiam mu normalną dwunastkę, tak jak miał. A tak niech sobie na razie wałuje te 20 na godzinę. No a ja sobie tutaj może dalej. Dobra, ten jest tu. Ten sobie tam cofa, dobra. Czyli jak cofa, to jest dobry znak. Bo przynajmniej kupił sobie czas. Ten z silnikiem. Tylko, że ten silnikiem po skosie będzie pewnie siał, a ten na prosto będzie wałami jeździł, więc... Ciekawy. Więc chyba będę musiał jednak mu tą zwykłą prędkę zapuścić na razie. Zobaczę jak tam daleko... Zależy jak daleko mu silnik odjedzie. No i drugie kółko. No wiadomo, to już kółko nie będzie pełne. Nie będzie te kółko pełne z tego względu, że już tam już tutaj zwożę, a ja mam prawo 8 ten silnik, więc sobie przyciągnę to silnikiem i tyle. I będzie i gra muzyka. O, ten tam 30, ten 30 nawet nie wołam jeździć z górki, więc dosyć zapierdziela z tej górki. No i dobra. Podnosić pług, bo tutaj już więcej nie ma. Nie wiem, ale często to zauważałem na 19 już na seriach i to nawet Bolek mówił kiedyś, że jak się trafi jedna robota na jednej serii, to w sumie na drugiej to samo jest. Najgorzej jak się zejdą żniwa na każdej serii. To jest najgorsze, naprawdę. Ale teraz tak zauważyłem, że najczęściej to wychodzi, no. Tu były w poprzednim odcinku żniwa i na Enkriku w sumie dwa razy były żniwa. No a teraz tutaj są siewy. Na Enkriku też, nie na Enkriku, tylko na Boleronie też będą siewy. I to tak będzie chyba w kółko, że Boleron będzie ciekawą serią. Znaczy będzie ciekawą, no jest ciekawa seria, ale... Bo tam teraz będzie nowa uprawa ciekawa siana, więc nie będę mówił jaka. Ale tam chyba jeszcze żniwa muszę dokończyć, tak mi się coś wydaje. Dobra, ten z wałami jedzie tak, ten sieje tak. A on nie sieje, on cofa, dobra. To muszę szybko wejść do tego... I dać mu na 12, no. Bo on tutaj trochę za szybko jedzie. Fajnie, że kółko sobie podgonił, ale... Czyli tak jakby 10 minut jechał to kółko, bo było 53 minuty, a teraz jest... 43 minuty do końca kursu. Ja mówię, założę to, no jeszcze jest też 4 minuta. Ten kawałek założę tutaj. I też będę żegnał się z tego odcinka. Fajny odcinek, podobał się. No, siewy z odcinka takim w sumie niecodziennym zostały. Może nie tyle niecodziennym, a nie moim siewnikiem, ale teraz już będzie mnie stać na ten siewnik od razu. A ja nie wiem, czy mam olejarnię ulepszoną, ale to nieważne. Ale o, właśnie dobrze, że będzie ten czerwiec, bo w czerwcu będą siane kosy tutaj w tej serii. I po sianych kosach wiadomo, będzie wapno i orka, więc trochę się rozejdą te serie. Trochę się rozejdą, bo na Enkriku są teraz żniwa były. W kolejnym odcinku wypadałoby jakieś
Jakieś może mulczowanie zrobić, uprawki, coś tego typu. Może jakieś gnojowica. Oczywiście mnie nie stać na to, ale... Ale coś trzeba pomyśleć o tym. No bo trzeba pomyśleć, no bo już czas. Na takie rzeczy. Dobra, to sobie zrobię do końca, bo... Zastanawiałem się, jak to zrobić. I stwierdziłem, że dojadę sobie do końca. 5 sejfów mam do otwarcia, ale to później. To po odcinku otworzę, tak jak mówiłem. Albo sobie inne ciekawe rzeczy pogłą na płociku. Nie będę mówił jakie. Bo do 24 na wolną chatę, można powiedzieć. Więc mogę w sumie sobie pooglądać i dopiero pójść na kolejną serię. Myślę, że tak zrobię. A tutaj save się będzie ogarniał. Czyli będę tutaj się wyjebał, a nie będzie ogarniany, więc... Na cosplayach. No, zaraz to lepiej wygląda, jak ten silnik odjechał mu trochę dalej. A ten sobie tam na powoli cofa. Nie, no ale ten silnik będę musiał kupić tak czy siak. Ale mówię, akcja siana kosu tutaj będzie ciekawa. No coś pięknego to będzie. Wtedy na pewno użyję sobie wszystkich moich ciągników. Chyba wszystkich. Na pewno na pewno jeden sztajer będzie jeździć z grabiarką, ten mały. Ladiniego sobie zapnę do przeszasarki. Przecież odwrotnie powinno być, bo przeszasarka mi nie wymaga jest grabiarka, ale... Ale wyrąbane, co? Zapnę sobie ladiniego do przeszasarki. Dojćwara do kosiarek, standardowo. Dojćwara do kosiarek. Ten wejdzie w tym. A nie, przecież z grabiarki nie potrzebuje. Tak na dobrą sprawę z grabiarki nie potrzebuje, więc... No ale... No dobra, użyję sobie ją na odcinku, żeby nie było. Przecież mam kosiarkę... Mam prasę z grabiarką, więc mógłbym tą grabiarkę sobie odpuścić. Ale... Sobie użyję chociaż na chwilę, na odcinku. A po odcinku wiadomo, jak to sprasuje. 20 metrów grabiarka to robi robotę. Ale na odcinku, żeby było fajnie, ciekawie. Jakby nie było, że tej grabiarki nie używam. Sobie ją wyciągnę z krzaków i tyle. To wtedy tak naprawdę... Zgrabione pokosy jeszcze zgrabię sobie na jeden pokos, tak naprawdę. Czyli dwa pokosy zrobię sobie na jedno CDO. No i w czerwcu będzie pieniądze, no bo tam za 400 000 będę z tego, tej soi. Więc za 400 tysięcy mogę kupić w sumie dwa ciągniki, ty. I może koziarkę sobie kupię samą jezdną. O, to jest może myśl. Może sobie w necie poszukam takiej dużej koziarki. Większej niż ta, co jest tutaj. To jest może myśl. No i dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. No bo jest 39 minuta. A ja tu robię ostatni przejazd i kończę ten odcinek. Jest 19. Więc trzeba to jeszcze ładnie obrobić. Znaczy obrobić, trzeba to ładnie wrzucić na YouTube'a. No spokojnie. To wszystko da. Dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko. Cześć, pa, pa.